28 lutego. Każdy jest grzesznikiem. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Rzymian 3:9. Nastał już czas. Myślałem, że Paweł nie zakończy swojej dyskusji na temat grzechu, który rozpoczął w liście do Rzymian, 1 rozdział, 18 wiersz. Teraz jednak to czynię, zamykając rozważanie pewnym wnioskiem. Oczywiście Paweł nie porusza sprawy grzechu z Rzymian 3:1-8, ale porusza kwestię obiekcji, jaką mieli Żydzi wobec apostolskiej teologii. W Rzymian 3:9 Paweł wraca do myśli z Rzymian 2:29, że niezbożni poganie stoją przed potępieniem, zaś w drugim rozdziale podaje, że w podobnej sytuacji znajdują się Żydzi i inni normalni ludzie. Tym samym nie znajduje Żyda w lepszej sytuacji od innych ludzi. Wszyscy są grzesznikami i stoją przed Bożym potępieniem. Paweł poświęca wiele miejsca, by dowieść uniwersalności grzechu i potępienia, gdyż chce, aby czytelnicy dobrze to rozumieli. Leon Morris pisze, że jeżeli nie ma potrzeby zbawienia, nie ma też powodu głoszenia o zbawieniu lub zwrócenia na to uwagi. Szerokie poruszenie przez apostoła kwestii uniwersalności grzechu i potępienia ma przygotować czytelnika na rozważanie o wielkim Bożym planie zbawienia. Tak jak wielokrotnie podkreślał Paweł, że zarówno Żydzi, jak i poganie są grzesznikami, tak samo często podkreśla, że zbawienie jest dla każdego człowieka. Wielkie Boże zbawienie nie jest ograniczone do rasy ani narodowości. Nie ma tu przeszkód. Każdy może otrzymać darmo łaskę Bożą. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że Paweł przeczy samemu sobie. W Rzymian 3:9 podaje, że Żydzi nie są lepsi od innych, a w pierwszym wersecie pisze, że odnoszą korzyść. Jednak ma tu na myśli przywileje i odpowiedzialność narodu, a nie jego faworyzowanie. Gdyż nawet wybrani przez Boga ludzie nie są wolni od sądu. Boże, dopomóż nam, abyśmy jako współcześnie wybrani przez Ciebie ludzi nie uważali naszej nadzwyczajnej odpowiedzialności za faworyzowanie. Dopomóż nam w przejawianiu pokory wypływającej ze zrozumienia tego, jak słabi jesteśmy. Dopomóż nam pojąć, jak bardzo potrzebujemy Twojej łaski. Dopomóż nam, abyśmy chętnie przyjęli ten dar. Dopomóż nam też teraz, aby nasze oczy skierowane były na Twoją moc, a nie na nasze słabości.